witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj vlog, dawno nie było vloga, więc stwierdziłam, że na was nagram, bo bardzo lubicie moje vlogi ogólnie. Prosiliście mnie na Instagramie, żebym nagrała, bo ostatnio dałam taką ankietę, ogólnie żebyście tak samo pisali. Jaki chcecie film zobaczyć na moim kanale, więc stwierdziłam, że nagram vloga, bo dużo osób właśnie pisało, żebym nagrała taki film. Więc nagrywam i w tym vlogu będzie Clone With Me, sprzedaż moich ubrań na Winted, jakie sprzedam ogólnie ubrania, tak samo haul, czyli co sobie ostatnio kupiłam w międzyczasie. Ja powiem, co dzisiaj mam jeszcze zamiar robić, jak będzie wyglądał mój dzień, bo rok nie będzie całodniowy. No ogólnie wam dam takie urywki z tego dnia, tak mniej więcej. Jest godzina 14:13, no i stwierdziłam, że ja o tej godzinie zacznę nagrywać dla was vloga. No i dobra, to chyba dobry wybór. Zacznijmy od tego, że ostatnio ogólnie w moim życiu pojawiła się taka zmiana, czyli ściągnięcie aparatu. Moim zdaniem byłam trochę inaczej. Ktoś mówił, że bardzo młodo. I w sumie mnie to cieszy. A z drugiej strony, nie wiem, czy w aparacie wyglądałam lepiej czy gorzej, ale na pewno bez aparatu jest lepiej, bo na przykład mogę jeść wszystko i nie bolą mnie zęby, tak samo nie wpada mi nic między aparat, no taką ulgę można powiedzieć. I serio jest gicior. No patrzcie. Prościutkie ząbki, jestem happy. No i dobra, ogólnie, patrzcie, zaświeciłam sobie świeczkę, tak bym była niepewnie w pokoju. I ogólnie trochę posprzątałam za pomocą tego odkurzacza i trochę też się pozłożyłam z miotką. No bo trochę był, no bałaganik na panelach. I właśnie może jeszcze zatrę kurze i nie wiem, jeszcze coś tam posprzątam. Ale nie będę zajmować się jakoś bardzo tym sprzątaniem, bo ostatnio sprzątałam szafie, a szafa ale znów się obrodziła. Znowu wszystko jest tam porozrzucane, więc no, mówiłam, że tak będzie. Chcę się zabrać za toaletkę, ale to nie dziś tak samo. No dzisiaj chyba tylko pościeram do kurze. Tak jak powiedziałam, pokażę wam, co ostatnio kupiłam tak mniej więcej i co chcę sprzedać. Tu są te ogólnie ciuchy do sprzedania. Pokażę wam je w sumie nawet teraz. Później pościelę łóżko i zajmiemy się sprzątaniem. Znaczy jest pościelone, ale wiecie, chcę dać jakiś kocy i tak dalej. Ale dobra, zacznijmy od tych ciuchów. Pierwszą rzeczą są takie spodnie z dziurami i one mają niski stan i ogólnie one na mnie nie leżą po prostu. Są bardzo spoko, ładnie wyglądają, ale na mnie nie leżą. Do mnie nie pasują, bo ogólnie ja mam dłuższy tułów i krótsze nogi, ale ogólnie ja nie mam krótkich nóg, bo ogólnie jestem wysoka jak na swój wiek. I wiecie, tak się na mnie wygląda i one są z reportera. Tak, one są z reportera, reporter Young. I jeszcze nie wiem, za ile sprzedam, ale tak na razie wam powiem tak mniej więcej, co będę sprzedawać. Kolejną rzeczą są takie spodnie. I to było moje kiedyś ulubione spodnie, naprawdę. Tylko właśnie powiem wam, że patrzcie, jest taka dziura i musiałabym to zaszyć i później dopiero sprzedać, bo jest taka dziura w kieszeni. A tak to ogólnie spodnie są w idealnym stanie. Naprawdę wspaniałe. Ale je sprzedam, bo z nich po prostu wyrosną, one mi już cisną. Tutaj wiecie, na dole i tak dalej. Ale jeszcze też z nimi pokombinuję i one są z Pull&Bear. Dobra, następną rzeczą taka koszulka, też ją bardzo kiedyś lubiłam. Teraz po prostu ona mi do niczego nie pasuje. Ja nie mam takich ubrań, w sensie taki spodnie dalej, żeby ona pasowała. To nie jest mój styl jakby. I ona jest z Bershki i to jest rozmiar S-ka. Taka pomarańczka. Też fajna bardzo. Kolejna koszulka, bardzo ładna, ale ona jest za mała. W sumie top. Z Bershki. Ona jest bawełniana i naprawdę jest przepiękna, tylko po prostu mi ciśnie i to jest rozmiar XS z Bershki. Ogólnie od razu mówię, nie wiem, za ile sprzedam te rzeczy. Kolejna koszulka z Levisa. Muszę jeszcze wyprasować i dalej, ona jest S-ka. Po prostu jej nie noszę, ja mam bardzo dużo takich ciuchów, załóżmy Adidas i tak dalej. I ja ostatnio się ubieram bardziej elegancko. No dzisiaj wyjątkowo, bluza szczępiona, no bo wiecie, jest kwarantanna. I teraz już tak bardziej w bluzy czy coś, jak jeszcze dzisiaj pogoda nie jest jakoś fajna. Ale w tej koszulce już po prostu nie chodzę, dlatego chcę ją sprzedać. Dobra, następnie. I właśnie chyba ja to sprzedam mojej kuzynce, bo chce do mnie kupić, więc jeszcze nie wiem, co z tą koszulką zrobię. Ale też mam taką do sprzedania i to jest rozmiar, już wam mówię, S-ka. Przydaję, bo też nie chodzę, ale to chyba raczej dla kuzynki, więc jeszcze jak nie zobaczycie Winted wkrótce, no to znaczy, że nie jest do sprzedania. Dobra, dalej. To jest już wystawione na Winted, jak tego w ogóle nie pamiętam, co ja usunęłam już w końcu. No bo ja usunęłam dużo rzeczy z Winted, bo ja muszę tam zająć, tak już wiecie, na maksa. Dużo osób do mnie pisze, ja interesuję na razie, bo nie mam czasu się tym zająć, ale ogólnie jest tutaj gdzieś mała plama i musiałabym jej poszukać, bo nie pamiętam w jakim miejscu, bo ogólnie ona jest bardzo mała i prawie w ogóle niewidoczna. Na pewno na Winted pokażę gdzie, nie mam pojęcia szczerze, ale to jest taka ogrodniczki, sukienka, też bardzo ładna i ona z kropa, bodajże tak, z kropa XS. I ona jest po prostu dla mnie za krótka. Dalej, takie spodnie, Jezu, moje ulubione spodnie kiedyś, tak samo jak tamte. Kocham mnie. One są takie wygodne, bodajże z HE, nie, z Bershki, o, z Bershki i rozmiar XS i one są przewygodne. Na gumce, one pasują się do wszystkiego, bo one są jakby takie elegancko-sportowe, można było ubrać się naprawdę do wszystkiego. No, najlepsze moje spodnie, jakie miałam, ale są za krótkie. Takie spodnie, też je bardzo
bardzo lubiłam. One też są dla mnie za krótkie, z Bershki. I rozmiar 34. Fajny mam kolorek. Dobra, dalej. O, to też są spodnie super. Pull&Be, rozmiar 34, z dziurami, są bardzo wygodne, podobne do tych, tylko ciemne są ciemniejsze, no i są jakby za krótkie po prostu, wiecie co chodzi, wyrosłam. I jeszcze miałam jeszcze jedną parę spodni, ale nie wiem gdzie one się zapodziały, musiałabym je poszukać, ale spokojnie to wszystko wam pokażę na Winted, więc ogólnie zapraszam was amelie.it na moje Winted, tam będę sprzedawać te wszystkie ubranka, one są w bardzo dobrym stanie, chyba tylko ta sukienka ma jedną plamę, a reszta ogólnie jest super zadbana. No bo ogólnie ja dbam o ciuchy. Nie sprzedawałabym w sumie, jakby miała taką mega widoczną plamę, wiecie co chodzi, bo to jak bez sensu. Chyba, żeby ktoś chciał kupić taką brudną koszulkę, ale na pewno bym wystawiła ją za max 10 zł, więc... A te ciuchy są naprawdę w bardzo dobrym stanie. Ogólnie to zrobiłam sobie kucyka, bo bardziej mi przeszkadzały włosy, jak teraz pokazywałam wam te ciuchy. I ogólnie teraz pokażę wam, co ostatnio kupiłam. Tych rzeczy jest tak... Tak w miarę, jakby je kupiłam, tak powiedzieć, no przez to kwarantannę się kupiłam, naprawdę. No tylko wyciągnę te ciuchy i zaraz do was wracam. Okej, pierwsze rzeczy są buty Nike Air Force. One teraz dość popularne, są brudne, wiem, masakra. Muszę je wyprać, bo ogólnie słyszałam, że można prać te buty, ale jeśli nie, albo nie wiem, praliście i źle to wyszło, no to napiszcie do mnie na Instagramie, a my tam ogólnie ja was od was odpisuję czasem. No zależy na co, prawda? Bo ogólnie mam duży spam. Staram się odpisywać. No ja mam je już chyba jakieś 2 tygodnie, coś w tym stylu. No i trochę się pobrudziło, ale bardzo ładne buty. Wygodne, więc wam polecam. No sznurówki są już żółte. A ogólnie jak już mówię o tym Instagramie, no to serio was zapraszam na mojego Instagrama amelie.it. Ostatnio tam się bardzo dużo dzieje. Jestem mega aktywna, prawie codziennie wstawiam fotki. Ogólnie wy tak samo stawiacie serduszka pod moimi zdjęciami. Serce to dla mnie bardzo miłe, bo na przykład pod jedną fotą jest 16 tysięcy serduszek. I dla mnie to jest ogromne wow. Jestem w szoku i no mam nadzieję, że będzie jeszcze tego więcej. No więc was zapraszam. Okej, no to pierwsza rzecz, znaczy w sumie druga, bo były buty. To są takie spodnie, ja zmówiłam miesiąc temu. No wszystkie rzeczy są z kwarantanny. Powiem wam szczerze, że do końca nie jestem jakoś bardzo zadowolona z nich, bo one jakby wydają się mega duże, a jednak strasznie z tyłu cisną. Wiecie co chodzi? A to są takie z boku szerokie, ale ogólnie są bardzo ładne. Noszę je czasem jak mi się chce, jak bardziej się już elegancko ubieram. W sensie dziury nie są eleganckie, ale no na przykład teraz bym nie brała, bo one są po prostu niewygodne jakoś bardzo. Nie wiem, czy ja przytyłam, czy co, ale no może tak w sumie być. I to rozmiar 34 z Pull&Be. Dobra, kolejna. To są tak samo spodnie i one są przewygodne. Naprawdę, to są jedne z moich najlepszych spodni, jakie miałam. I one też się wydają mega szerokie, bo w sumie są, ale są przewygodne i mają taki fajny pasek. I one są z Bershki. I w ogóle te kupiłam chyba za 100? Coś w tym stylu. Coś koło 100. Te za 72 z przeceny właśnie w Bershce. Ja wszystko zamawiałam przez internet. I to jest nazwane 34 i to jest taki, wiecie, balun styl. Nie styl, tylko model balun. Naprawdę są przecudowne. Dobra, kolejna rzecz to taki top z Bershki właśnie. To jest taka w sumie nowa kolekcja. Taki delikatny materiał, jest bardzo ładna i ona kosztowała bodajże 22 zł, jak piłem na przecenie tak samo. I to jest rozmiar XS Bershki. Okej, okay. Kolejne to jest też taki top, jakiś sweterko top. Z guzikami się go tutaj tak zapina, o tak. On ma w sumie trochę dekolt, ale ja podnoszę koszulkę. On kosztował 70 zł. Jest Bershki i rozmiar XS, bardzo ładny. Dalej też taki top, już mam go trochę dłużej ten akurat. Też jest z Bershki. Na guziki i serio też go bardzo uwielbiam. XS i nie pamiętam, za ile go kupiłam. Chyba 50 ile złotych. Następnie dostałam taki właśnie komplecik od SS Girls w tym stylu. On też jest bardzo fajny. Na Instagramie właśnie zrobiłam sobie z nim ostatnią fotkę. Bardzo wygodne. Szczególnie teraz na kwarantannę, jak się nigdzie nie ruszę z domu, no to super, naprawdę. Taka króciutka bluza. I jeszcze taka torebka z Bershki. Ja ją kupiłam na przecenie, nie pamiętam za ile. Ale jest bardzo fajna, tylko strasznie duża. Myślałam, że będzie trochę mniejsza. No i w sumie to tyle, co sobie kupiłam ten czas. Kiedy była kwarantanna, jak sobie dalej jest. Teraz wam pokażę, co w ogóle mi dzisiaj przyszło. Paczka od Mary Whitening. Ja ogólnie ją otworzę na Instagramie, a makeup.pl, więc bądźcie tam aktywni. Ogólnie pokażę wam krok po kroku, ja się używa, bo to jest ogólnie taki zestaw do wybylania zębów. I jeszcze wczoraj przyszła mi Arizona. O, proszę bardzo. Takie trzy chyba. Trzy opakowania. No, zestaw na cały miesiąc i ona jest przepyszna. Ja chyba wczoraj wypiłam jakieś 6, naprawdę.
Kocham. Teraz posielę chyba to łóżko, bo już wam pokazałam mniej więcej rzeczy wszystko, co miałam pokazać. Posielę łóżko, które posielam to kurze i później zobaczymy, co będziemy robić dalej. Dobra, teraz będziemy sielić łóżko i później będziemy sielić kurze. To są takie poduszeczki, kocyk, jakoś to się inaczej nazwało. I taką jeszcze jedną dużą poduszkę. Dobra, jeszcze nie ma. Dobra, teraz poduszki i gotowe. Ja tak chcę na łóżko. Ważne, żeby było mi wygodnie. I teraz będę wam takie zdjęcia z taką, bo lulitku nie mam, takich małych. Ja je wieszam na łóżku, dobre, widać, widać. Na nas je ściągam, bo one się kończą do włosów. Dobra, powiesiłam i w sumie łóżko jest gotowe. O, się tutaj poprawię trochę. O, coś w tym stylu. No ready. Ja tak wygląda. Ja zawsze ścieram łóżko, jakby ktoś pytał i by chciał wiedzieć. Nie, to mam jeszcze mojego misia. No okej, teraz trochę pościeram ognie kurze, wyniosę tą szklankę. A tak to nie ma takiego wielkiego bałaganu, bo było gorzej. Ogólnie jeszcze przed sprzątaniem złożę sobie nakładki na zęby. Takie zawsze trzeba nosić po aparacie. Ja trochę w nich mówię niewyraźnie, dlatego teraz ich nie miałam na zębach, ale ich nawet nie widać, prawda? Nie, w ogóle nie widać. No i no w ogóle teraz tak ściskają zęby, żeby później po prostu one się nie rozeszły tak jak wcześniej, tylko żeby było takie zostały jak są teraz, nie? Żeby ten efekt się utrzymał. No i dobra, sprzątanko będzie teraz. Nie będę powiedzieć jakoś bardzo, jak już mówiłam, ale tutaj też nie, bo sprzątam, żeby po prostu tych kurzy nie było. Nie będę nawet podnosić tych akcesorii, co są właśnie na komodzie, bo i tak bym dawno sprzątała. Chodź. Dobra, z toaleczki ściągnę tę perfumę, bo jednak to jest serio kurz. Zawsze to się zbyt najwięcej kurza na tej toaletce, więc... Ogólnie ta perfuma przepięknie pachnie. Ja sobie zamierzam kupić z Ariany Grande. Cudowna jest, serio. Okej, okay, już chyba gotowe. To zresztą wstępne łuseko. No i gotowe. Ogólnie to już chyba zrobiłam wszystko, co miałam zrobić. Tylko dzisiaj muszę się uczyć na sprawdzian z matematyki. Z potęg, bo będziemy pisać i musimy jutro pani pisać do 14. I o 12 będzie już normalnie na internecie. Ja jeszcze nic nie umiem, tak szczerze powiem. I muszę jeszcze zrobić zadania na ocenę, żeby życzyć im powodzenia. Pewnie będę się uczyć z YouTube'em, bo tam też nagrywają właśnie. No ogólnie lekcje z matematyki. Mam nadzieję, że mi to pomoże, bo chyba to nie jest łatwy temat. Ale no... Teraz będę odrabiać te wszystkie zadania i chyba nagram dla was live'a na Instagramie. I właśnie mam o 16.30 angielski, a jest 15.19. I właśnie ja nie wiem, czy zdążę, bo ogólnie temat mam widzieć bardzo długo. Ja ten angielski mam 1,5 godziny i o 18 skończyłam. I mi się nigdy nie chce uczyć wieczorem. Jak już to w nocy, ale wieczorem nigdy. Więc ja jeszcze zobaczę, czy pójdę na angielski, no bo to ogólnie 1,5 godziny dla mnie to dużo czasu. Więc no, zobaczymy. No i kochani, ja będę kończyć ten film. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie o łapce w górze, subskrypcję z Mąką wejść na bieżąco. Wpadajcie na Instagrama, to macie amerykajet, tam jestem bardzo aktywna, więc wbijajcie, wbijamy 70 tysięcy. Jest 64,5? Czekajcie, zobaczę i wam nagram. O tak, dokładnie. O. Wbijajcie, mam powiadomienia, na to się nie da pokazać. I tak samo na TikToka, mleczek.pl i na Snapu unicorn16. I sorry jeszcze raz, że mówię tak niewyraźnie, mam te nakładki i mi język się plącze trochę. No dobra, do zobaczenia do kolejnego filmu. Buziaki!